Cześć. W dzisiejszym filmie zapraszam na krótkie podsumowanie ubiegłego roku, jak on nam upłynął. A upłynął, myślę, równie słodko jak te słodkie i piękne słodycze walentynkowe. Byliśmy w kilku podróżach i tu za granicą, i też lokalnie w Polsce. Zaczynając od tych zagranicznych wyjazdów, w pierwszej połowie ubiegłego roku udaliśmy się do Hiszpanii, dokładnie do Madrytu, w odwiedziny do naszej rodziny. Byliśmy wtedy w Madrycie, tutaj widać też kilka ujęć właśnie z Parku Retiro, z centrum Madrytu, z Zamku Królewskiego i też z Aranjuez, gdzie mieści się zamek, czy też pałac królewski letni. Tutaj pięknie nastraszony pub właśnie w parku Aranjuez. Byliśmy także w Segowii, gdzie mogliśmy podziwiać ogromny akwedukt. Oraz w Toledo. Tutaj ujęcia właśnie z Segowii i z Toledo na dachy miast. W drugiej połowie roku pojechaliśmy na urlop wypoczynkowy do Turcji. To był nasz pierwszy raz w Turcji. Byliśmy w okolicach Bodrum, w miejscowości Vites i częściowo aktywnie, częściowo pasywnie nad basenem, nad morzem ten czas spędziliśmy. Mogliśmy podziwiać lazur morza i też korzystać ze słońca. Tutaj twierdzę Świętego Piotra. Film z upominkami, które przywieźliśmy z wakacji, mogliście też oglądać na naszym kanale. I na jeden dzień byliśmy także na greckiej wyspie Kos. Podróże po Polsce często były połączone z wyjazdami na biegi. Tutaj Poznań, Wrocław, rynek we Wrocławiu. Był to nieco dłuższy wyjazd rocznicowy, także też przy tej okazji mogliśmy odwiedzić Zamek Książ. Byliśmy też w Elblągu, kierując się do Gdańska na jarmark dominikański. Tym samym byliśmy w Gdańsku dwa razy właśnie z okazji jarmarku i potem biegu. Byliśmy także w Nidzicy, tutaj zamek w Nidzicy. I odwiedziliśmy również Kraków. Tutaj możecie podziwiać rynek i sukiennice w Krakowie. Oczywiście również Wawel. Wybraliśmy się także na jarmarki świąteczne. W tym roku, w grudniu, byliśmy w Warszawie i również w Toruniu. I w tych wyjazdach na jarmarki bardziej chodziło nam o spędzenie czasu z rodziną, tak naprawdę. I nasz ostatni wyjazd w ubiegłym roku do miejscowości Połczyn-Zdrój, gdzie byliśmy w spa. Pierwszy raz próbowaliśmy takiej formy wypoczynku. I następnie udaliśmy się też w okolice Szczecinka na Malediwy, dokładnie na glamping. I ubiegłoroczne biegi, których większość, oczywiście, no nie oszukujmy się, zaliczał Alan. Ja tak naprawdę te odbywałam te 5 czy maksymalnie 10-kilometrowe, no półmaraton to już niestety dla mnie za dużo na ten moment. A byliśmy właśnie na biegach w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, we Wrocławiu.
Zainteresowaliśmy się też szerzej tematem gier planszowych, także i taka tematyka pojawiła się na naszym kanale. Pojawiło się kilka filmów pokazujących, co kryje się w poszczególnych nowych grach, które zamówiliśmy, też kilka filmów z naszych rozgrywek i przy tej okazji też mogliśmy przetestować kilka nowych dla nas planszówek, które otrzymaliśmy w związku z udziałem w tak zwanej poczcie planszówkowej. Bardzo dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami na tym kanale, że oglądacie nasze filmy. Robi się aż ciepło na serduszku, rozgrzewa nas to tak jak nasz ulubiony grzanie. I zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco.